Środowiska rodziców i niezależnych nauczycieli zostały zaalarmowane informacją, że oto rzecznik praw pacjenta, pan Bartłomiej Chmielowiec, zwraca się do szefostwa resortu edukacji i nauki, mi ciągle nie przechodzi przez usta to słowo ministra, a więc do władz resortu edukacji wystosował apel, to jest pismo, ale ono ma taki charakter postulatywny, że zaleca wprowadzenie pewnego nowego programu do podstawy nauczania, do podstawy programowej, do obowiązkowych zajęć, które będą nasze dzieci, nasze wnuki otrzymywały w szkołach. I oto z jednej strony mamy zapowiedzi odchudzenia podstawy programowej aż o 20% i rezygnacji, czy nawet zakazu zadawania prac domowych. Z drugiej strony bocznymi drzwiami wchodzi jakiś nowy przedmiot. O tym będę rozmawiał z Agnieszką Marianowicz-Szygieł. Dzień dobry, Agnieszko. Agnieszko, zapowiedź, czy ten apel Bartłomieja Chmielowca o tym, że zaleca, postuluje albo nakazuje włączenie do zajęć w szkołach nowego przedmiotu, to jest przedmiot edukacja zdrowotna, czy wiedza o zdrowiu, coś tak na wzór tego przedmiotu, który był wiedza o społeczeństwie. Dzieci mają w ramach, jak dowiadujemy się z tego pisma, dzieci mają dowiadywać się w ramach, tutaj muszę zerknąć do ściągawki, w ramach tego nowego przedmiotu, tam jest cały szereg, no kilka rzeczy bardzo podstawowych, no higiena podstawowa, każdy chce, żeby dzieci wiedziały, czym jest higiena, prawda? Ale oprócz tego są inne jeszcze pomysły. Jakie? W naszym opinieniu, na tej liście absolutnie spraw bardzo, postulatów bardzo pozytywnych, o których wspomniałeś, znajduje się również, tutaj zacytuję, poruszanie takich tematów jak seksualność człowieka, profilaktyka związana ze zdrowiem psychicznym, szacunek dla osób LGBT i ich seksualności i tak dalej, i tak dalej. Ten nowy przedmiot, z tego co się zorientowałam, był już w jakiejś, znaczy ta wiedza w ramach tego przedmiotu była już w jakiejś formie realizowana w niektórych szkołach. Udało mi się ściągnąć taki podręcznik z roku 2019 i przyjrzałam go dokładnie, żeby sprawdzić, co jest w środku. I tematyki dyskryminacji czy tematyki LGBT w nim nie było. Bo co jest ważne, Janku, że ten nowy przedmiot ma być realizowany na różnych poziomach wiekowych i pan Rzecznik Praw Pacjenta przygotował dla Ministerstwa Edukacji no już bardzo dokładne materiały, powiedziałabym. O czym to świadczy, że z jednej strony mamy niby apel, mamy niby jakiś pewien postulat, pewną ideę, a z drugiej strony w ślad za tym idzie już bardzo konkretny program i przygotowane formularze zajęć. To znaczy, że pociąg już stoi na szynach, tak bym powiedziała. Pociąg stoi na szynach, trzeba tylko pociągnąć za gwizdek i ruszyć. Bo mamy tutaj zajęcia dla klas szkoły ponadpodstawowej, czyli dla liceum, ale i dla klas 1-3, tutaj w tych właśnie placówkach, mamy również zajęcia edukacyjne dla klas szkoły podstawowej i mamy, i są wymienione, jest wymieniona nawet dokładna liczba scenariuszy. I w sumie nie, wiesz, Janku, nie dziwi mnie to, że ta edukacja zdrowotna jest w jakiś sposób potrzebna. Ja przypominam sobie taką rozmowę z moją koleżanką, nie będę jakby zdradzać, gdzie ona pracowała, ale pewnej instytucji, która była decyzyjna już jakiś czas temu, myślę, że to było przed 2015 rokiem, i pamiętam, jak ona właściwie starała sobie zdrowie na tym, żeby chodzić po różnych gabinetach i uzmysławiać decydentom, że zamiast wydawać miliony na leczenie, można wydać miliony albo mniej milionów na profilaktykę. Także generalnie z kierunkiem jakby trudno polemizować. Kierunek jest dobry. No przepraszam bardzo, powiedzieć... poprzedni rząd, poprzednia władza, Zjednoczona Prawica miała w swoim programie gabinet dentystyczny w każdej szkole, czy w każdej placówce oświatowej, prawda? No niby nic, ale jednak lepiej leczyć zęby niż później robić implanty, czy chodzić ze sztuczną szczęką. Lepiej nawet, prawda, lakować zęby, czy inne zabiegi wykonywać, takie profilaktyczne, czy myć zęby przede wszystkim. Także absolutnie jest słuszne. Natomiast przypominam, jakby tutaj przywołuję dla siebie i dla Państwa ten kazus mojej koleżanki, żeby pokazać, że
ten nacisk na profilaktykę musiał się przebijać. Przebijać się nie tylko w przestrzeni publicznej, ale również właśnie w gabinetach CSZN. Więc generalnie no, trudno polemizować tutaj z promowaniem wśród dzieciaków zasad zdrowego trybu życia, zasad zdrowia psychicznego, w ogóle takich podstaw dietetyki, tak, higieny, jak wspomniałeś, czy ruchu. To wszystko jest bardzo ważne. Bardzo ważne są też zasady pierwszej pomocy, czy wiedza o uzależnieniach, zapobieganiu uzależnieniom. Tylko, że w takim dużym opracowaniu dotyczącym tego projektu znajduje się taki kazus, który też jeszcze moim zdaniem jest bezpieczny, bo on mówi o tym, żeby zapobiegać dyskryminacji wśród dzieciaków pacjentów, którzy mają na przykład rzadkie choroby, tak? Typu łuszczyca, jakieś problemy z płucne, na przykład astma i tak dalej. No dzieci muszą zażywać jakieś leki, muszą zażywać, robić to często w szkole, no i przez to są dziwne, prawda? Tak, młodzież często używa takiego słowa dziwne, dziwaczne, więc jakby rozumiem, natomiast... No dobrze, przepraszam Agnieszko, ale tu muszę ci przerwać, no bo mnie się wydaje, że mamy tutaj do czynienia z jakimś takim absurdem. Ja pamiętam, jak wiele, wiele lat temu jeszcze Barbara Labuda, polityk lewicy, postulowała, żeby do przysięgi ślubowania studenckiego włączyć to, że nie będą oni dealerami narkotyków. Rozumiesz, no, mamy tutaj do czynienia z jakimś chyba absurdem. Jeśli dziecko idzie do szkoły, jest pod opieką wychowawczyni, to słowo coś znaczy. Ma przed sobą na każdej lekcji doświadczonego, wykształconego, kompetentnego pedagoga, nauczyciela, specjalistę od jakiejś tam konkretnej dziedziny WF-u, biologii, czy geografii, czy matematyki, fizyka. Każdy z tych nauczycieli miał w swoim pakiecie do dyplomu z uczelni szereg zajęć związanych po prostu nie tylko ze specjalizacją daną, którą on reprezentuje, ale z ogólnym wychowaniem dziecka. Po jakiego grzyba, że użyję kolokwializmu, osobny przedmiot, który będzie mówił o tym, że lepiej ćwiczyć gimnastykę niż nie ćwiczyć, lepiej nie jeść pączków w dużej ilości w szkole, wycofać Coca-Colę. No przecież były już próby wycofywania ze sklepików potraw czy produktów, które zawierają jakąś dużą ilość cukru i tak dalej. To wszystko już było. To po co znowu teraz jeszcze jeden przedmiot, który osobno będzie się tym zajmował i wkracza w taką holistyczną kompetencję innych różnych przedmiotów? Janku, stopniujmy napięcie. Pozwolisz, że jeszcze dokończę, bo ja się dokładnie przyjrzałam wszystkim załącznikom, które są umieszczone na stronie Ministerstwa Zdrowia, na okoliczność właśnie propozycji tego nowego przedmiotu i skrupulatnie sprawdziłam, co tam jest w środku. Jakby mówię o tym, że jeśli już miałaby się pojawić dyskryminacja, to ona w tym takim szczegółowym wytycznych jest umieszczona jedynie w kontekście właśnie tych chorób rzadkich. Oczywiście jest to język ideologiczny, ja się tutaj absolutnie zgadzam. Natomiast dopiero w takim piśmie przewodnim i tezy z tego pisma przewodniego zostały potwierdzone, powtórzone właśnie na tej odnośnej stronie ministra edukacji, jest ni stąd, ni zowąd taki po prostu wagonik przyczepiony, który mówi o osobach LGBT i o szacunku dla tych osób. Dlaczego nie mówi się o zdrowiu tych osób? To jest jeszcze oddzielna kwestia, myślę, że do tego wrócimy. Ale teraz odpowiadając na twoje wątpliwości. Rzeczywiście jest tak, że myślę, że tą uwagą dzieciaków w szkole, tak, i siłami nauczycieli trzeba rozsądnie gospodarować. Ja sobie przypominam również takie postulaty, że współcześnie dzieciaki powinny być również uczone na przykład edukacji medialnej. Mi osobiście wydaje się to przedmiot absolutnie konieczny, który by zapobiegł wielu innym problemom, również w dziedzinie zdrowia. Dlatego, że dzieciaki nie umieją korzystać z mediów, nie wiedzą, jak się szuka informacji, nie umieją odróżniać fake newsów od informacji sprawdzonych, bardziej rzetelnych. I jakby tymi torami jedzie wiele różnych kłopotów, również uzależnienia, również kłopoty zdrowotne. Więc podaję ten przykład edukacji medialnej jako coś oddzielnego, co również wymaga zajęcia się. I pewnie oprócz tej edukacji zdrowotnej, oprócz tej edukacji medialnej, znalazłyby się inne kwestie, na przykład chociażby taka wiedza praktyczna dotycząca poruszania się w rzeczywistości wręcz społecznej. Ja
Dostałam takie informacje zwrotne od nastolatków, które twierdziły, że nikt nas nie uczy na przykład jak wypełniać PIT, nikt nas nie uczy jak się powinno pisać pisma. To jest też podstawowa wiedza. I jeśli już, moim zdaniem, to rzeczywiście powinien być wprowadzony jakiś przedmiot, który ujmuje te kwestie praktyczne bardzo kompleksowo. Tak? Takie przygotowanie do dorosłego życia, bardzo praktyczne, klarowne. I być może tam znalazłoby się miejsce właśnie również na zagadnienia zdrowotne. Czemu nie? Ale masz rację, że trochę trwa taka walka, taka przepychanka przez różne gremia, które często mają rację, ale to trzeba ująć w jakiś całościowy obraz, całościowy, kompleksowy obraz, żeby po prostu dzieciaki nie były przeładowane, tak? Bo z jednej strony tniemy te podstawy programowe, tutaj chce się zakazywać prac domowych, a to z drugiej strony dokładamy coś znowu. To jest taka ścieżka bez końca i trochę rzeczywiście nieprzemyślana. Ja też mam takie wrażenie. Natomiast to, co powiedziałaś o tym doczepionym wagoniku z niedyskryminacją, szacunkiem dla osób LGBT, no stawia, czy wraca znowu, sprawia, że wraca to pytanie, które pojawiało się na naszych łamach już wielokrotnie, dotyczące młodzieży LGBT i tak dalej. Czy istnieje coś takiego jak młodzież LGBT? Myślałem, że tę sprawę mamy rozstrzygniętą. Ona, jeśli pan Bartosz Chmielowiec, no człowiek wykształcony i pewnie grupa ekspertów, którzy przygotowywali mu ten dokument, w dalszym ciągu wracają do czegoś takiego jak uczniowie LGBT i młodzież LGBT, to należy przypomnieć znowu te badania amerykańskie, które pokazują, ty cytowałaś je, gdy była promocja standardów dotyczących zachowań wobec dzieciaków, które deklarują inną płeć. Rzeczywiście, może zacznijmy od początku. Problem jest tego rodzaju, że nie tylko, że młodzież LGBT czy dzieciaki takie nie istnieją, bo jest to wiek rozwojowy, to powtarzam te argumenty, które wcześniej przytaczałam, i tutaj jakiekolwiek deklaracje są bardzo zmienne i zmiany następują najczęściej w stronę heteroseksualności, więc generalnie przyklejanie komukolwiek etykietki, nawet w słusznych, jakby wydawałoby się szlachetnych intencjach, sprawia, że taki obraz, taka percepcja siebie może się utrwalić. To jest jedna rzecz. Mało tego, mamy bardzo rzetelne dane ilościowe, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, które pokazują, że bardzo wzrasta liczba takich dzieciaków. W tym najmłodszym pokoleniu to jest już ponad 20%. Ponad 20% dzieci, młodzieży, tak, może nie dzieci, tylko młodzieży, nazwijmy to tutaj bardziej precyzyjnie, deklaruje się jako nieheteroseksualna. To będzie mieć katastrofalne przełożenie na demografię. Tak, no dobrze. Ale jeszcze jedno, co chciałam dopowiedzieć, tak? jeśli pozwolisz. Bo ta kwestia etykietowania to jest tylko jedna strona medalu. Druga bardzo ważna strona medalu, której tutaj kompletnie nie widzę i która świadczy o kompletnej ignorancji Rzecznika Praw Pacjenta i myślę, że też wielu gremiów niestety decyzyjnych w Polsce, nie jest on tutaj jakby osamotniony, to fakt, że jeśli ktoś chce już mówić o zdrowiu w kontekście osób LGBT, to przede wszystkim trzeba podać katastrofalne wskaźniki, które mówią właśnie o na przykład zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową w tej grupie. I jeśli to jest tak, że sprzedaje się młodzieży tylko tą tematykę LGBT pod szyldem szacunek, tak, a nie mówi się o zagrożeniach, to jest takie wymaganie minimum moim zdaniem, tak, jeśli ktoś już chce to robić. To jest redukowanie o pewną istotną wiedzę. No. Absolutnie tak. Natomiast nie burzy w tym wszystkim, wiesz co, jeszcze jedna rzecz. To znaczy, ja to tak mądrze nazwałam, że jeśli wymieniamy taką grupę, to tak naprawdę ją wyróżniamy. Bo dlaczego nie uczymy po prostu szacunku do wszystkich ludzi? No właśnie. Wszystkie osoby zasługują na szacunek, niezależnie kto to miałby być. Po prostu, bo są ludźmi, bo mają swoją godność, bo mamy jakąś po prostu kulturę osobistą, choćby tyle, tak, minimum. Więc jeśli wyróżniamy osoby LGBT, to znaczy, że w mózgach, w umyśle młodzieży koduje się taki obraz, że ta grupa jest jakoś szczególnie wyróżniana, ma szczególne zapotrzebowanie. Poza tym nie wymieniana jest cała lista innych grup, które może też tu powinny się znaleźć. Na przykład osoby niepełnosprawne uważam, że zasługują na o wiele większą uwagę, borykają się z o wiele większymi problemami i rzeczywiście potrzebują naszej pomocy, niż osoby LGBT, które po prostu mają się dobrze i mają taką cechę, która tak naprawdę nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. Więc tych zakłamań tutaj
tym takim, a nie innym sprzedawaniu tematyki LGBT jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Agnieszko, podsumujmy zatem, bo to nie wybrzmiało. A więc specjalnie wyróżnianie tej grupy LGBT w szkołach średnich, gdzie ta osobowość dzieciaków jest labilna, że tak jak przytoczyłeś te badania amerykańskie, 92 do 94% dzieciaków, które deklarują w okresie dojrzewania zaburzenia czy zainteresowanie tą samą płcią, czy zaburzenia z własną orientacją, czy jakby seksualną i z preferencjami czy skłonnościami, po osiągnięciu dojrzałości, dorosłości, wyrasta z tego, tworzy zdrowe, szczęśliwe rodziny, jest w 100% heteroseksualną osobą. Czyli to jest pierwsza sprawa. Bartosz Chmielowiec jakby nie zdaje sobie sprawy albo nie chce wiedzieć tego, co jest opisane w podręcznikach, w statystykach i tak dalej. Druga rzecz, niepokojący ten wskaźnik przyrostu osób o takiej deklaracji też nie bierze się znikąd. Ty, dokładnie, pamiętam, publikowałaś na stronach swojego instytutu Ona i On bardzo ciekawe statystyki, które nakładały niejako dwa zjawiska, dwie krzywe. Krzywa wzrostu osób z zaburzeniami pojmowania własnej płci, czy z poczucia kobiety, czy mężczyzny, z krzywą wzrostu, przyrostu mediów społecznościowych. I dokładnie na tej osi czasu, gdy pojawia się Instagram, Facebook, najpierw Facebook, później Instagram, później kolejne media, Twitter i TikTok, widzimy, jak lawinowo przyrasta ilość osób zaburzonych, które zgłaszają się na przykład do kliniki tranzycji, tak, te płci. Dokładnie tak. Są jeszcze nawet bardziej precyzyjne badania, które uchwyciły fakt przełożenia liczby publikacji medialnych na tej tematyce, czyli właśnie takiej antydyskryminacyjnej, tak, na bazie szacunku, a na przyrost takich pacjentów do klinik. To znaczy nie mniej więcej, bo chciałeś, żeby to wybrzmiało, więc ja powiem tak, to jest promocja. No więc właśnie, jeżeli w tę promocję dzisiaj wchodzi nauczanie szkoły, jeżeli ta szkoła staje się też nośnikiem zwracania czy przekierowywania uwagi dzieci, że oto jest taka szczególna sytuacja, jest taka szczególna cecha osób, które... To czy to znowu nie jest tak, że przekierowujemy uwagę dzieci na seksualność? No swoją drogą, absolutnie tak, bo to jest taki moim zdaniem doczepiony wagonik, i taka próba, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, bocznymi drzwiami realizowania założeń tej takiej permisywnej edukacji seksualnej. Bocznymi drzwiami próbuje się wprowadzać treści, które jeśli już, to powinny się tutaj pojawić tematy dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. I tylko tyle. I to oczywiście w klasach ostatnich liceum, jeśli już, tak? Ale ja mam zawsze taki sprzeciw, dlatego że... Seksualność powinna się pojawiać w otoczeniu rodziny, w otoczeniu pewnej odpowiedzialności, w otoczeniu również przygotowywania do ewentualnego rodzicielstwa. To wszystko idzie razem w parze. Takie wyciąganie seksualności po prostu z tych naturalnych obramowań sprawia, że tak naprawdę prowokuje moim zdaniem nieodpowiedzialność właśnie młodzieży. Bo ona się zajmuje tylko tym, czy użyć środków antykoncepcyjnych, czy nie. Tak? A już tą dalszą otoczką, tak? Nie. Więc mamy tutaj do czynienia z drastycznym redukcjonizmem i załatwiania po prostu ideologicznej agendy. Tak to należałoby powiedzieć, bo jeszcze raz podkreślę, szacunek dla jakiejkolwiek grupy powinien być realizowany pod szyldem uniwersalnym. Wszystkim osobom się należy szacunek, a nie w ten sposób, jak tutaj to zostało zaproponowane. Agnieszko, jeszcze jedna rzecz. Mamy tutaj taką sytuację, że oto pismo Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta, pojawia się w MEN-ie, datowane jest na 25 stycznia, tymczasem 29 stycznia w Rada Unii Europejskiej przekazała delegacjom państw członkowskim konkluzję Rady Unii Europejskiej w sprawie strategii o numerze, tutaj niestety muszę go zacytować, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, numer 5908/24 w wersji zatwierdzonej przez Radę na
4003 posiedzeniu, które odbyło się 29 stycznia 2024 roku. Sprawa jest dosyć świeża. Z tego dokumentu dowiadujemy się, że oto najwyższy osiągalny poziom ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego jest prawem człowieka i włączone jest to do zrównoważonego, do celów agendy ONZ zrównoważonego rozwoju i pojawia się tam taki termin jak strategia w dziedzinie zdrowia na świecie, lepsze zdrowie dla wszystkich w zmieniającym się świecie. I tym celem, jak oni mówią, jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego, zapewnienie lepszego zdrowia dla wszystkich i tak dalej, czyli bardzo szczytne, bardzo piękne hasła. Ale znowu, jak to jest pojmowane? Mamy tutaj bardzo ciekawe określenie pod tytułem One Health, jedno zdrowie, które znowu ma taką ambicję holistycznego pojmowania całej kwestii człowieka, ale w kontekście nie zdrowia jego najbliższego otoczenia, czy sposobu życia, odżywiania się, ruchu i tak dalej, tylko już o wiele dalej. One Health to jest pojęcie, które jest takim określeniem, które funkcjonuje na styku zdrowie człowieka, zwierzę, człowiek, środowisko, rośliny. Ta koncepcja coraz bardziej uzyskuje prawo obywatelstwo w dokumentach unijnych, w dokumentach ONZ-owskich i na przykład uznaje, tam była taka historia, nie wiem czy pamiętasz, kilka lat temu, że oto na skutek zmian klimatycznych pojawiają się w regionach, w których do tej pory nie były, jakieś owady, które mogą przenosić jakieś zarazki, których wcześniej nie było i należy patrzeć na zdrowie człowieka w jakimś takim szerszym paradygmacie, w którym jest również i środowisko, rośliny, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. Dobrze rozumiem, bo ja nie znałam tego dokumentu. Bo One Health. Czym się szeroko otwierają, ale rozumiem, że jest to właściwie sprzedawany pod tym szyldem posthumanizm, czyli my i zwierzątka jesteśmy zupełnie na równi. Ja przypominam Jeszcze roślinki masz tam. Ja roślinki. Ja sobie przypominam z kolei, proszę Państwa, taki zapis w tych zmianach traktatowych Unii Europejskiej, że w sytuacjach kryzysowych, na przykład jakichś klęsk żywiołowych, uwaga, zdrowie ludzi musi być równoważone zdrowiem zwierząt. Czyli, można poświęcić jakąś rodzinę, na przykład ta, która gdzieś tam jest na dachu, na przykład czeka na pomoc helikoptera podczas powodzi, bo trzeba ratować jakieś, rozumiem, zwierzęta, które są zagrożone. I o ile ja rozumiem, że ekologia jest wartością, ja absolutnie jestem za tym, żeby chronić przyrodę, natomiast to, co powiedziałeś, to mi tutaj się układa w pewną taki szerszy obraz, gdzie w tych sytuacjach właśnie kolizyjnych, bo to jest najważniejsze, tak, bo najczęściej jest tak, że te prawa, nazwijmy to zwierząt i ludzi, jakby one gdzieś tam nie wchodzą sobie w drogę, tak? Można je realizować oddzielnie. Natomiast problemem, moim zdaniem, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, tutaj jest to, że w sytuacjach kolizyjnych człowiek zostaje potraktowany tak naprawdę jak zwierzę. Do tego to się sprowadza, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Oczywiście tak. No, tutaj takim mniej drastycznym przykładem może być na przykład wysiedlenie całej wsi po to, żeby ratować jakąś drogę drapieżników czy zwierzątek, które tamtędy sobie gdzieś tam chodzą, przechodzą i penetrują, prawda? To mogą być takie sytuacje. Ale tam jest groźniejszy zapis. Otóż jeżeli chodzi o zagrożenie ekosystemu zdrowia zwierząt i obawa o poziom CO2, może spowodować, że dyrektor generalny WHO może samodzielnie podjąć decyzję o podjęciu stałych środków, w tym nawet do ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego czy pandemii o zasięgu międzynarodowym. Czyli okazuje się, że kilku ekspertów i dyrektor generalny WHO dostają przez te nowe regulacje nieprawdopodobną władzę, która jest taką władzą jakby totalną czy totalitarną, ponieważ on może poprzez ogłoszenie zagrożenia zdrowotnego w skali międzynarodowej, zatrzymać życie, tak jak myśmy mieli tutaj w przypadku ogłoszenia pandemii. I cały czas jeszcze raz podkreśla ten dokument, że najwyższy osiągalny poziom ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego jest prawem człowieka.
czym jest najwyższy albo kiedy ten najwyższy poziom osiągniemy i kiedy on będzie wystarczająco najwyższy, tego już dokument nie precyzuje, pokazując, że oto mamy jakąś absolutnie utopijną wizję świata, którą należy realizować i która ma usprawiedliwić wszelkie bardzo drastyczne działania, w tym ograniczenie naszego zdrowia, przepraszam, naszej wolności, naszych praw obywatelskich i tak dalej, ponieważ inne prawa są ważniejsze. No to jest bardzo groźne, tym bardziej, że według Rady Europejskiej, według Rady Unii Europejskiej, nie w Rady Europy, tylko w Rady Unii Europejskiej, według tego dokumentu, który tam cytowałem, 5008/24, najważniejsze jest osiągnięcie, to jest cytat, osiągnięcie równości płci, zwalczanie szkodliwych stereotypów płci i zaradzenie problemowi stygmatyzacji i dyskryminacji. To są kluczowe dla posiadania dobrego zdrowia dla wszystkich. A więc zdrowie na świecie wymaga skutecznych działań wielostronnych, inkluzywnych, partner z udziałem wielu zainteresowanych stron oraz jest jednym z podstawowych filarów polityki zewnętrznej Unii Europejskiej, koniecznym do wzmocnienia międzynarodowego porządku opartego na zasadach. Jakich zasadach, tego już Rada Unii Europejskiej nie precyzuje. W każdym razie ta przywołuję ten dokument z 29 stycznia, dlatego żeby pokazać, że one współgrają ze sobą, że jeśli my znowu, tak jak w dokumentach ONZ-owskich sprzed 30 lat, nie wiem czy pamiętasz konferencję w Kairze, konferencję w Pekinie, prawda? Na tych konferencjach osobiście właśnie tam poprzez... O czym mówisz? Halo? Osobiście nie byłam, ale wiem o czym mówisz. No tak, to są słynne konferencje ONZ-owskie, które, do których agendy przygotowywały organizacje, między innymi Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa, czyli najbardziej ultraaborcyjna organizacja na świecie, tak? Planned Parenthood International. Więc ta federacja przygotowała agendę tych konferencji ONZ-owskich, gdzie właśnie pojawiają się po raz pierwszy takie sformułowania jak zdrowie reprodukcyjne, czytaj aborcja, agresywna antykoncepcja i tak dalej, oraz polityka gender mainstreaming, czyli wszystko ma być podporządkowane tej płci kulturowej albo pojmowaniu tej kulturowej płci. I gdzieś i to się dzieje, uwaga, pod płaszczykiem troski o zdrowie, czyli troska o zdrowie, profilaktyka staje się wehikułem, do którego pakuje się ideologiczny wsad i jak burza, jak czołg idzie to jak walec przez dokumenty międzynarodowe, przez uzgodnienia na szczeblu właśnie ONZ-owskim, unijnym i tak dalej. Dziś widzimy, że ten dokument, o którym mówiłem, 5008/24, dokument Rady Unii Europejskiej, dokładnie idzie w tym kierunku. Wiesz, ja bym z kolei podsumowała, jeśli pozwolisz, to co ty powiedziałeś, trochę sobie tak usłużymy tutaj dziennikarsko, jednym zdaniem, to znaczy to prawdziwe zdrowie gdzieś tam na tym traci, ono leży sobie z boku i kwestie rzeczywiście higieny czy dietetyki, myślę, że na tym tracą, to jest jedna rzecz. Ruchu. Ruchu również, tak, przede wszystkim, absolutnie tak. A druga rzecz, ja obserwuję już od jakiegoś czasu, to może jest temat na jakąś oddzielną rozmowę, że tak naprawdę krok po kroczku, pewnymi również decyzjami administracyjnymi, jest nam ograniczona po prostu wolność. Wolność jako rodzicom, wolność jako obywatelom i wkładanie tego typu treści po prostu gdzieś tam dopisanych, bo tak jak mówię, te kwestie dotyczące dyskryminacji, antydyskryminacji grupy LGBT nawet nie są w tym głównym podręczniku, który Rzecznik Praw Pacjenta przedłożył w ministerstwie, tylko one zostały dopisane w tym takim liście przewodnim, więc są, tego typu treści są dokładywane, dopisywane w różnych miejscach i właściwie człowiek ani się obejrzy, nagle po prostu ktoś będzie mieszkał w naszym ogródku, tak? Ktoś będzie nam układał, nami, naszym dzieciom, świat w głowie w sposób oderwany zupełnie od rzeczywistości. Ja jestem przekonana, Janku, że to wszystko po prostu będzie mieć jakąś cenę. To nie jest tak, że z prawdą można sobie grać po prostu, że z prawdą można sobie igrać, bo prawda się upomni o siebie w którymś momencie, tylko problem jest tego rodzaju, że być może całe pokolenia, być może cały nasz kraj, który wchodzi na tego typu ideologiczną ścieżkę, po prostu będzie miał jakieś dekady zapóźnienia i obudzimy się w pewnym momencie, kiedy, nie wiem, większość młodzieży na przykład będzie miała problemy z chorobami przenoszonymi drogą płciową, tak? Kiedy będzie wielkie larum i co?
I tutaj wejdą usłużne koncerny, które zaczną sprzedawać różne pakiety, tak? A nie powie się rzeczy najważniejszej, na przykład o po prostu wstrzemięźliwości seksualnej do ślubu, tak? Która jest najprostszym, najtańszym rozwiązaniem wielu różnych problemów. Więc właściwie to, co powiedziałeś... Coraz więcej rzeczy jest do góry nogami po prostu wstawianych na górę. I chciałbym też dopowiedzieć tutaj, tylko obawiam się, że to będzie poruszane jeszcze, że wywołam tutaj nowy temat. W związku z tym bardzo mi się podoba ta twoja konkluzja. Niemniej ja tylko zasygnalizuję być może coś, co powinno stać się przedmiotem naszych kolejnych takich rozmów i podcastów. Mianowicie to, co kilka dni temu zostało ogłoszone. To były dane Głównego Urzędu Statystycznego za styczeń i listopad 2023, bo nie mamy jeszcze ostatecznych podsumowanych danych z grudnia. Chodzi o urodzenia żywe w Polsce. Według danych dokładnych, czyli już precyzyjnych za 11 miesięcy oraz szacunkowych za ten 12 miesiąc, Główny Urząd Statystyczny określił, że w Polsce stwierdził, czy podał informację, że w Polsce urodziło się w 2023 roku zaledwie 272 tysiące dzieciaków, nowych Polaków. Jest to o kolejny najniższy, ponury rekord, jeśli chodzi o zapaść populacyjną, jaką w Polsce mamy. O tym, jak dalece te wszystkie pomysły, o których mówimy tutaj, szacunku dla osób LGBT, wyróżniania tej specjalnej grupy, tego multiseksualizmu, o którym rozmawialiśmy przed nagraniem, jak to jest związane z tą zapaścią demograficzną, to chyba trzeba o tym jeszcze raz przypominać i być może jest to temat na naszą kolejną rozmowę. Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy naszych widzów.